Witamy wszystkich serdecznie, z tej strony Marcin Więckowski. Startujemy z Byczym Podcastem, z 9 odcinkiem Byczego Podcastu. Jest dzisiaj ze mną tradycyjnie Bartek. Cześć Bartek. Cześć. Jest też Marek. Siema Marek. Siema. Postaramy się dzisiaj zagłuszyć nieco Bartka, bo razem z Markiem będziemy jeszcze na euforii naszego ubiegłotygodniowego tripu. Mieliśmy okazję polecieć do Chicago, mieliśmy okazję pozwiedzać sobie United Center, Advocate Center. Ja jestem mega zajrany i dalej nie wierzę w to, co w tamtym tygodniu zrobiliśmy, ale to za parę minut o tej naszej wycieczce opowiemy troszkę dłużej. Zanim przejdziemy do tych bardzo miłych tematów odnośnie lotu do USA, podsumujmy sobie, Bartek, dosłownie w paru słowach, bo ten sezon nie zasługuje na więcej. Podsumujmy ten sezon. Czy widzisz po minionych rozgrywkach, w których Byki odnotowały piąty w historii najgorszy rezultat, czyli 22 zwycięstwa, 60 porażek, czy widzisz jakieś plusy? I twoim zdaniem, niezależnie od draftu, bo draft to jest loteria, może trafimy Ziona, może nie trafimy nikogo, czy ten przyszły rok będzie pod kątem sportowym dużo lepszy dla Chicago? Gdybym w to nie wierzył, to chyba nie byłoby sensu w ogóle nagrywania tego podcastu dzisiaj i czekania na nowy sezon i kibicowania Chicago. Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Myślę, że plan na ten sezon był inny niż to, jak to się potoczyło, bo te urazy jednak pokrzyżowały nam plany i myślę, że gdyby tak się nie działo od początku, że wiadomo, najpierw Zach musiał grać sam, potem jedni wracali, drudzy wypadali i tak naprawdę ten nasz roster był porozbijany non-stop. No, o czym świadczy doskonale, dobitnie fakt, że Archidiakono rozegrał 81 spotkań i to nie jakieś tam ogony pięciominutowe, tylko solidne minuty dostawał. Żelazny Ryan. No ale zyskał sobie sympatię, moją na pewno. Także no, jeżeli chodzi o to, jak oceniam ten sezon, Zach LaVine pokazał, że jest wart tych pieniędzy i może się okazać, że jest wart o wiele więcej, więc ten kontrakt nie okazuje się już taki tragiczny. Wendell za dużo nie pograł, ale moim zdaniem to jest potencjał na zajebistego zawodnika i będzie mógł się bić o Defensive Player of the Year spokojnie, jeżeli będzie się rozwijał, bo jego sufit jest na pewno wysoko. Będziemy mieli niezły duet z Laurim na pewno, no ale to jest kwestia zdrowia. No Lauri też na plus, jak mieliśmy ten okres, kiedy w lutym, tak, Otto, Zach i Lauri, no to przecież przecieraliśmy oczy ze zdumienia czasem. Trades Otto, w końcu mamy skrzydłowego, no i tyle, no nie ma co za bardzo gadać. Chris Dunn zawiódł, potrzebujemy rozgrywającego, to jego tłumaczenie, że on się inaczej przygotowywał do sezonu, on myślał, że będzie miał jakąś inną rolę, to jest dla mnie jakieś takie pierdolenie. Nie wierzę w nie za bardzo, nie widzę Chrisa na dłużej, chyba że z ławki, miejmy nadzieję, że zrobimy mądre ruchy we free agency, że dobrze trafimy w drafcie i jakoś to będzie wyglądało, no tyle. Czyli w dużym skrócie, Bulls w tym roku powstali, w przyszłym roku powalczą o playoffy. Nikt z nas od paru miesięcy nie narzeka na Gara Formana za jego ostatnie ruchy. No tak, no i trzymamy kciuki za Boylena, bo pokazał, że będzie chciał skoczyć w ogień za tych gości, za tą drużynę. To na pewno na plus, mieliśmy go za psychopatę, chyba mamy dalej, ale może być w bardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Miejmy nadzieję, że Forman nie zawiedzie latem, że mądrze wydamy pieniądze. Może sprowadzimy Derricka do domu, bo po tym dokumencie, który ostatnio wyszedł, to ja osobiście już nie powiem, że nie chcę, żeby wracał. Jak jesteśmy w temacie Jimma Boylena, to nie uciekajmy zbyt daleko, bo Marek, teraz tobie dajemy głos. Jim Boylen to całkiem sympatyczny facet, nie? No, akurat mieliśmy okazję, że zaraz po wejściu na United Center trafiliśmy na trenera Chicago. Ty, Marcin, miałeś nawet szczęście, że dostąpiłeś za szczytu, że podał ci rękę. Tak, podał mi rękę i zamieniliśmy sobie słowo. No, do końca życia będę pamiętał hi, how you doing? Także wydawał się mega, mega, mega przyjacielskim facetem. W ogóle podchodził do kibiców i z takim mega pozytywnym odbiorem. Więc może to, co jest na boisku, jest podobnie jak może trener siatkarzy polskich Heine, to jest trochę gra. Ale to jest też taka magia, nie? Bo kurde, jak oglądamy to w telewizji, to nie masz takiej interakcji, nie wiesz, jak ci ludzie zachowują się na przykład nie w rytmie meczowym, kiedy adrenalina skacze i tak dalej. A my wchodzimy podczas rozgrzewki na płytę, na ten, niemalże na środek parkietu,
a Jim Boylan jest wyluzowanym gościem, który się uśmiecha, podaje sobie ręce, strzela fotki, w ogóle gada z ludźmi. No dla mnie osobiście szok. Gość, którego właśnie czy ja, czy Bartek uważaliśmy za psychopatę po tym, jak to wyglądało na początku jego kariery jako head coach. Dostajesz go niemalże na wyciągnięcie ręki, a to wyluzowany uśmiechnięty gość. Dobra, tyle o Boylenie. Marek, w paru słowach, jak ty widziałeś ten sezon swoimi oczami? Akurat miałem okazję uczestniczyć w tym podcaście, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak będzie wyglądał ten sezon. I też dużo wtedy uzależnialiśmy od faktu kontuzji. No niestety było to, co było, czyli dużo planów się zostało przez to pokrzyżowanych. Ale mimo wszystko mamy jakieś tam pozytywy w tym sezonie. Lauri pokazał, że naprawdę potrafi grać dobrze. Luty w jego wykonaniu był niesamowity. Zach LaVine potrafi być liderem. Młodzi zawodnicy, wiadomo, Hutchinson moim zdaniem troszeczkę zawiódł, ale Wendell pokazał, że ma potencjał. Mam nadzieję, że zdrowy będzie pierwszopiątkowym zawodnikiem na lata. Ogólnie daliśmy też pograć sobie troszeczkę zawodnikom takiego drugiego, trzeciego unitu, więc będą mieli o czym myśleć trenerzy w przerwie. Mamy dość spory potencjalny roster na ligę letnią. Myślę, że w dalszym ciągu jesteśmy na etapie selekcji i troszeczkę ruchy transferowe. Otto Porter, genialny ruch, ale myślę, że jeszcze jeden, drugi tego typu ruch przydałby się Chicago, żebyśmy faktycznie mogli walczyć chociaż o te playoffy w przyszłym sezonie. Jeszcze troszkę mi brakuje. No. Chyba będziemy tutaj zgodni, że przyszły rok, miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się zgodnie z planem, bez kontuzji, każdy będzie w optymalnej formie. Przyszły rok to walka o playoffy. Patrząc na to, jak wyglądało Orlando, jak wyglądało Detroit, jak wyglądał Brooklyn. Znaczy Brooklyn to akurat chyba z tych trzech zespołów wyglądał zdecydowanie najlepiej z perspektywy całego sezonu. Natomiast nie uważam, żeby w przyszłym roku Chicago było gorsze czy od Detroit, czy od Orlando. Tak więc walka o te playoffy jest jak najbardziej realna. No ale to nie jest jeszcze absolutnie zespół na top 4, top 5 wschodu i jakiekolwiek tam choćby matematyczne realne szanse na nawiązanie walki, chociażby z Milwaukee, to jeszcze nie ta półka. Mi się wydaje, że na ten moment, na to co się dzieje na wschodzie, te top 3 jest poza zasięgiem, ale od czwórki to już jest loteria, co tam się wydarzy. Jeszcze Gar Forman zrobił sobie delikatny kredyt zaufania z tym transferem ostatnim, więc myślę, że troszeczkę bardziej wierzymy w to, że on jest w stanie coś mądrzejszego wymyślić. W zasadzie jego ostatnie transfery wyszły na plus Chicago, bo oddanie Jimmy'ego Butlera czy pozyskanie Otto Portera, oddanie nielubionego przeze mnie Portisa, ja oceniam to na mega, mega plus. Nie, no zdecydowanie. No, po pierwsze ten ruch z pozyskaniem Otto Portera, po drugie wyselekcjonowanie z draftu Wendela, po trzecie jednak ten deal z Butlerem w tym momencie na bardzo duży plus, po czwarte od lat nie słyszeliśmy z ust kogokolwiek w Chicago, a szczególnie z ust właściciela, że są pieniądze na byki, właściciel chce w Chicago inwestować pieniądze i najważniejszy jest sukces sportowy, tak? No bo to usłyszeliśmy w końcówce tego sezonu. Tak więc chyba w końcu jest perspektywa tak naprawdę realna i możemy realnie myśleć o tym, że jeśli pojawią się jakiekolwiek łakome kąski na rynku wolnych agentów, to nieważne jaki tego będzie efekt, czy ktoś podpisze, czy nie, no to Chicago będzie chciało walczyć i będzie chciało kogoś przepłacić czy nie przepłacić. Natomiast no, będzie chciało komuś zapłacić duże pieniądze po to, żeby ten zespół był jeszcze mocniejszy w przyszłym roku. Ja myślę, że tutaj niekoniecznie jest sprawa taka, że trzeba płacić wielkie pieniądze, żeby ktoś tu przyszedł. Trzeba te pieniądze wydać, ale nie na jednego czy dwóch, tylko rozsądnie i na dobrych zmienników, też na weteranów, no bo mamy tak, możemy mieć fajną pierwszą piątkę, młodą, z niesamowitym potencjałem, no wiemy jak to może wyglądać. Licząc obecnie Chris Dunn, Zach LaVine, Otto, Wendell, Lauri, to wygląda super. No Chris Dunn zawiódł, ale tutaj może być zaraz, nie wiem, czy wymiana, powiedzmy Lonzo Ball, bo jest taki temat, może w drafcie się uda zgarnąć Jamoranta, może uda się kogoś podpisać, to jest spoko, no ale na ławce już mamy G-League i to nie jest ciekawe, no bo co z tego, że masz dobrą pierwszą piątkę, jak potem wchodzi ławka i przegrywasz mecz.
Więc myślę, że to jest kwestia podpisania dobrych zmienników No w tym zobaczymy. sezonie. Kwestia 2-3 miesięcy i zobaczymy, jak to rozegra nasz wspaniały duet. Tak na szybko, kogo byście chcieli? Myślę, że możemy tylko porozmawiać o pozycji Z rozgrywającego. weteranów? Kogo byście widzieli? Niekoniecznie z weteranów. No, chyba do pierwszej piątki szukamy rozgrywającego. To znaczy, no... Kemba Walker, aczkolwiek nie wiem, czy Kemba by dobrze pasował do naszego rosteru. Na pewno jestem antyfanem w ogóle myślenia, rozpatrywania kandydatury Kyriego Irvinga. A jeśli nie Kemba, jeśli nie Irving, no to z tych dostępnych to nie wiem, albo jest Ricky Rubio, albo Terry Rozier, tak? Chyba nic bardziej sensownego tam na rynku się nie pojawi. Ja nie jestem wielkim fanem Lonzo Balla, ale podoba mi się ta idea, bo to jest właśnie gość, który jakby myślenie first pass i to jest coś, czego wydaje mi się, że do obecnego unitu, czyli Markkanena, Lawina i Portera, to jest taki rozgrywający, który najlepiej by się sprawdził, który nie potrzebuje za dużo piłki, nie szuka tak strasznie rzutu, a bardziej szuka partnerów, więc im bardziej o tym myślę, tym bardziej mi się podoba ta idea. Motyw z Lonzo Ballem pojawił się w jakichś tam plotkach na fanowskich stronach. To znaczy Lonzo Ball i drugorundowy przyszłościowy pik w zamian za Chrisa Dana i przyszłościowy pierwszorundowy pik. I Bartek, to z tobą rozmawiałem, tak? Ty byłbyś za takim ruchem. Ja byłem wielkim fanem Lonzo już kiedy grał w NCAA, więc to dla mnie byłaby rewelacyjna wymiana, zakładając, że Lonzo będzie zdrowy. Może on potrzebuje świeżego startu. Wiemy, że odciął się trochę od Big Baller Brand, zamazał swój tatuaż, zerwał chyba w ogóle jakiekolwiek tego typu kontakty z Lawarem. Znaczy wiadomo, to jest jego ojciec, ale jeżeli chodzi o tą markę, podszedł na poważnie do sprawy. Mam nadzieję, że będzie zdrowy i może taki świeży start w Chicago to by było to, bo Lonzo na pewno jest oprócz tego, że jest gościem, który świetnie podaje, jest też dobrym defensorem, czyli tracimy Chrisa Dana, ale zyskujemy kolejnego gościa, który potrafi bronić. No a poza Lonzo, no to oczywiście dla mnie scenariusz marzenie to nie jest Zion, a no może to głupio zabrzmi, a właśnie Jamorant, bo to jest gościu, który jeżeli będzie trzeba, to potrafi zdominować piłkę i naprawdę punktować solidnie, ale z drugiej strony to jest też zawodnik, który zanotował w tym sezonie średnią powyżej tam 10 asyst, 10 z hakiem w NCAA, 10 asyst na mecz. To chyba był któryś dopiero przypadek w historii. Wynik, no. Jest gościu, jest naprawdę genialny, więc no, dla mnie to jest wymarzony scenariusz na draft. Jeżeli nie Zion, to Jamorant, a jeżeli nie, no to trzeba będzie kogoś ściągnąć. No to jest Lonzo, możliwy powrót Derricka, no i idea Rickiego Rubio mi się bardzo podoba, bo to też jest gościu, który jest takim pass first rozgrywającym. To kogoś takiego potrzebujemy, bo u nas już tak jak wcześniej dyskutowaliśmy, ma kto rzucać, ma kto tą piłką cały czas operować, bo Zach, Lauri czy Otto muszą mieć swoje rzuty. Znaczy umówmy się, patrząc na Lonzo Balla, ja byłbym bardzo dużym fanem tego ruchu, patrząc na to, jak po odejściu z Los Angeles odżył D'Angelo Russell. Tak więc mało byśmy zaryzykowali, bo Chris Dunn lepszy nie będzie, a wymieniając Chrisa Dunna na Lonzo Balla, tam manewrując jeszcze jakimiś pikami, na pewno byśmy nie pozyskali gracza gorszego. Natomiast mogłoby się okazać z perspektywy czasu, że średniego rozgrywającego, który już się nie rozwinie, dostajemy gościa, który na pozycji rozgrywającego może być elitarnym obrońcą. No i bardzo, bardzo efektywnym, tak? Bardzo efektywnym zawodnikiem, bo Lonzo Ball, poza tym, że ma jakieś tam swoje wady, no to dużo atutów też mu trzeba przypisać. Marek, a ty byś kogo widział z rynku wolnych agentów? No poza Kemba Walker brzmi jako fajna opcja, aczkolwiek no to jest tak, też wspominałeś, gość, który dużo będzie brał na siebie i też potrzebuje piłki, potrzebuje rzutów. No ale to by na pewno byłoby atrakcyjne. Ja osobiście bardzo boję się tego, że podpisując kogoś takiego jak Kemba Walker, znaczy moim zdaniem on zostanie w ogóle w Charlotte. To będzie takim Damianem Lillardem z Charlotte. Natomiast no, podpisując Kemba Walkera, no, to trzeba liczyć się z tym, że z automatu ograniczoną rolę w ataku i ograniczoną ilość posiadań będzie miał czy Zach, czy Lauri, czy Otto Porter. No.
Kęba potrzebuje piłki i potrzebuje rzutu. To tutaj nie ma żadnej dyskusji. Przepraszam, że ci przerwałem, już ci oddaję głos. Jakby, nie mam jeszcze jakby konkretnych pomysłów, kto jest w ogóle wolnym agentem z takich najbardziej atrakcyjnych nazwisk na ten sezon, więc... Derrick Rose. No, czyli myślę, że każdy fan Chicago ma wielki sentyment do tego zawodnika i super by było, jakby znów komentator mógł wykrzyczeć jego nazwisko w pierwszej piątce. Nie widzę problemów, ja nie widzę ryzyka, jeżeli udałoby się go ściągnąć, bo wcale nie jest powiedziane, że musielibyśmy mu obiecać pierwszą piątkę jako Chicago, że musiałby jakoś dużo grać, że potrzebny byłby nie wiadomo jak bardzo do tej drużyny, ale to już mógł pełnić rolę mentora, jakiegoś weterana, mógłby pełnić też taką rolę, że więcej ludzi przychodziłoby na mecze i lepiej by się sprzedawało koszulki na pewno z jego nazwiskiem, więc... Znaczy przede wszystkim jest jedna rzecz, która na pewno by Derricka Rose'a motywowała w Chicago. No to są na pewno w pierwszej kolejności pieniądze. Natomiast dając mu, nie wiem, 2-3-letnią umowę za niezbyt wygórowaną kwotę, bo mam nadzieję, że Derrick Rose jest świadomy tego, że to nie jest zawodnik, który będzie zarabiał 15, 20, 25 milionów rocznie. Jego marzeniem od zawsze było zdobyć mistrzostwo w Chicago. Tak więc przychodząc do zespołu, który ma Young Core, który ma jakoś swój fundament, przez te 3 lata realnie mógłby patrzeć na to, żeby faktycznie coś mieć perspektywę na wygranie czegokolwiek na wschodzie właśnie z bykami. Przede wszystkim najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to rzucenie kontraktem rzędu 15-20 baniek w jakiegoś rozgrywającego. To jest dla mnie głupota, bo nie możemy sobie blokować salary na nowe umowy dla Lauriego, czy w przyszłości nawet Wendela, nie mówiąc już o tym, no o innych po prostu. Ten Young Core kiedyś będzie musiał dostać kontrakty, które są po rookie dealach. Nie możemy sobie ograniczać możliwości, ale jeżeli przyszedłby Rose, a do tego mielibyśmy Moranta, to jest dla mnie już w ogóle jakiś kosmos, bo dla mnie osobiście Morant to jest Rose Junior. Nie tak jak większość mówi, że młody Westbrook. Dla mnie to styl, jak gra Morant, to jest taki młody Derrick Rose, ale z jeszcze lepszą wizją, z lepszym podaniem. Patrząc na takich byłych ex-Bullsów, to wolnym agentem prawdopodobnie po tym sezonie jest Ty Gibson. I dla mnie to by był super gość jako, nie wiem, taki atmosferowicz troszkę w Chicago. Jako weteran, który też ma doświadczenie, grał w zasadzie prawie na najwyższym poziomie, bo grał w finale konferencji. A uwielbiam gościa i zawsze szukałem jego koszulki, w końcu mi się uda. Więc fajnie by było, łatwiej by było, jakby wrócił do Chicago. Na pewno musi być ktoś z charakterem i tak jakby został Robin Lopez, czy taki powrót Derricka, czy Taja Gibsona, dobrze by zrobił tej grupie w ogóle, tej młodej grupie przede wszystkim. No tak, zdecydowanie. Tej grupie jest potrzebny ktoś, kto po prostu ma jej charakter. No. Patrick Beverley. Tak, ja osobiście byłbym za sprowadzeniem Beverley'ego. Ale nikt mądry teraz nie opuści Clippers. Nie, no to wydaje się po tym, co zrobili dzisiaj, to w tej chwili to się wydaje nierealne. Tam musiałaby się stać jakaś katastrofa, a musiałaby pójść jakaś kolejna rewolucja, a takiej kolejnej rewolucji pewnie nie będzie. Steve Ballmer nie wypuści ani Doka Riversa, ani najprawdopodobniej nikogo z tych chłopaków, którzy robią teraz taki wynik, tak więc... Dzisiaj słyszałem taki komentarz, że ten sezon i szczególnie ten dzisiejszy mecz z Golden State to jest Clippers, którzy robią przesłuchanie na dwa dostępne sloty max kontraktów. No, no tak. Ciekawe no. Spojrzenie. Kto by nie chciał tam grać na dzień dzisiejszy? Świetna no, atmosfera, drużyna, no, która gryzie parkiet. Dla mnie to jest naturalny ruch. On pójdzie do Clippers. Pójdzie do Clippers i będzie chciał, może niekoniecznie zdetronizować. Natomiast Kawhi Leonard mało mówi, ale on mówił, że lubi na przykład rywalizację z LeBronem Jamesem, tak? Tak więc pójście do Los Angeles i taka wewnętrzna rywalizacja o to, żeby utrzymać Clippers jako ten lepszy zespół, jako ten lepszy zespół z dwójki w Los Angeles, to wydaje mi się bardzo naturalna i logiczna historia. A propos weteranów, rzuciło mi się jeszcze w oczy na liście, że co prawda nie jest niezastrzeżonym, czy też zastrzeżonym wolnym agentem Al Horford, ale na przyszły sezon będzie opcją zawodnika. O, i dla mnie to jest wymarzony gość pod kosz jako mentor i defensor. Kończąc wątki wolnych agentów, powiedzcie mi tylko taką jedną rzecz. Danny Green lub Terence Ross. Czyli można powiedzieć, że w ogóle goście, którzy naprzeciwko siebie stoją w tym momencie w pierwszej rundzie playoffów. Oni też będą wolnymi agentami.
Czy kogoś z tej dwójki, z tych dwóch zawodników widzielibyście w Chicago? Jak już, to ja bardziej Danny Green, bo Kostka. on gra też w obronie, a Terence Ross kojarzy mi się tylko z jedną stroną parkietu. No właśnie, Danny Green to jest gość, który wchłonął system Popowicza. U Popowicza był też Jim Boylen. Dobry defensor, 3&D. Ja myślę, że taki gość, można powiedzieć, że Danny Green to jest w ogóle combo, tak? Pomiędzy pozycją numer 2 i 3. Tak więc gość, który jest mistrzem, który liznął warsztatu Popowicza, którego na pewno kojarzy Jim Boylen, no bo Jim Boylen był w San Antonio. To mogłoby być fajna historia, żeby kogoś takiego do rotacji sprowadzić. Jak najbardziej. Ja Dan Green tak, tylko że nie wiem, czy tacy zawodnicy będą chcieli tutaj przychodzić z teamów, które na dzień dzisiejszy grają w playoffs, nie sądzę. Nie no okej, okay, tylko czy Toronto Raptors zaproponuje mu kontrakt? Zależy jakiego będzie oczekiwał. W tym sezonie ma 10 milionów z tego co widzę. Tak, w tym ja bym mu dyszki nie dał. Maniek. No ja w tym przedziale 6-10 bym mu zapłacił. W sumie zobaczymy, ale opcja jak najbardziej fajna i też gość jako mentor. Nie, no bo z Bartkiem chyba to w poprzednim podcaście poruszyliśmy, że akurat tego lata nie będzie jakiegoś nadmiaru ani talentu, ani głośnych nazwisk. Natomiast paru takich fajnych zadaniowców, których fajnie byłoby mieć w rotacji i którzy w przypadku Chicago na pewno podnieśliby i rywalizację, i poziom sportowy, a mogliby też jakoś podbudować morale, bo mają doświadczenie nie tylko w lidze, ale mają doświadczenie w playoffach i ewentualnie są mistrzami NBA z poprzednich lat, to paru takich graczy na pewno można wyhaczyć. I nastała niezręczna cisza. Dobra, to chyba odnośnie podsumowanie sezonu miało być szybkie. Oczywiście się rozłożyliśmy i w czasie, i jeszcze trochę napoczęliśmy tematu draftu. To dosłownie w dwóch słowach, bo to też z Bartkiem już ten temat poruszaliśmy. Natomiast loteria draftu i sam draft tuż. Tak więc Bartek, Chicago jest na czwartym miejscu przed loterią draftu. Z góry zakładamy, że nie spadamy, że nie wypadamy poza tą czwórkę. To jakie jest twoje top 3, top 4 draftu? Pierwszy to jest Zion, to nie ulega wątpliwości. Kwestia fitu przychodzi na dalszy plan. No bierzesz Ziona, jeżeli tylko możesz, bo wiadomo, to może być zawodnik pokroju LeBrona na kolejne lata. Wcześniej chyba... przepraszam, że się znowu przerywam. Jakoś dzisiaj mam taką wolę do przerywania. Przy poprzednim podcaście, z tego co pamiętam, to jeszcze wyróżniliśmy Barretta jako ten wybór w top 3. Natomiast po March Madness, masz go jeszcze w tej trójce, czwórce? Którą byś wybrał do Chicago, czy już nie? Z trójką brałbym Jarretta Culvera z Texas Tech. Grał w finale. On i Jamorant to chyba takie największe skoki w ogóle w mokach w tym roku. Przecież Jamoranta w zeszłym roku to jest drugoroczniak, jeżeli chodzi o akademicką koszykówkę. Go w zeszłym roku nie widziałem chyba w żadnym drafcie. Przepraszam, w mock drafcie. No i z czwórką mimo wszystko Barrett, chociaż myślę, że to będzie Wiggins 2. I nie chciałbym musieć go wybierać, jakbym był GM-em. A myślę, że nikt cię nie porwie na Reddisha z piątką, czy nie wiem, DeAndre Huntera, bo to, nie wiem, jeżeli byśmy wylosowali pick poniżej czwórki, to już bym szukał jakiejś wymiany i próbował wyciągać gdzieś tam w okolicy 10 piku Dariusa Garlanda, jeżeli dalej szukamy rozgrywającego. I ogólnie ten draft to dla mnie jest taka dwóch, trzech, góra czterech fajnych gości, a potem to będą albo wtopy, albo niespodzianki. Takie jest moje zdanie. I tak z czystej ciekawostka podam wam statystyki per game, nie nawet per 36 czy coś, dwóch gości. I powiecie, którego z nich byście wzięli? Pierwszy 22 punkty, 8 zbiórek, 2 asysty. A drugi 24 punkty, 5 zbiórek, 10 asyst. Kto jest kim? Powtórz jeszcze raz. Pierwszy 22 punkty. No. Na mecz. 8 zbiórek, podchodzi pod 9 i 2 asysty. No. Drugi 24 punkty, 5 zbiórek, tak bliżej 8 i 10 asyst. No to co, pierwszy jest Zion, drugi jest Morant? Tak jest.
A to nie są jakaś kolosalna różnica, jeżeli chodzi, no, punktował nawet lepiej Morant. Zbiórki jak na gościa, który ma 6-3 wzrostu, no, ponad 5 na mecz, no i te 10 asyst, to robi robotę. To są kosmiczne cyfry, moim zdaniem, jak na gościa jeszcze z Murray State. To nie jest jakaś wielka uczelnia grająca w jakiejś super konferencji, a jednak w March Madness pokazał, że nie ma różnicy, z kim gra. On chyba zaliczył pierwszy triple-double od czasu Draymonda Greena, jeżeli chodzi o NCAA, o March Madness. Więc ta jego dynamika, przegląd pola, no naprawdę to jest idealny fit dla nas. I myślę, że Zion, o ile byśmy go wybrali, bo to jest pewne, tak byłby duży ból głowy, jak go ustawić i gdzie, tak Morant by z marszu wszedł w tą drużynę. Marek, a twoje top 4? Nie ukrywam, że średnio interesuje się NCAA, ale dałem się ponieść fanpage'owi Ziona, także wiadomo, że pierwszym moim wyborem byłby Zion. Tutaj stawiam na zdanie Bartka, że troszkę lepiej orientuje się w tym, widział więcej meczów Moranta i też byłbym za tym Morantem, a jako trójkę, no to tego Jareta Calvera. Też miałem jakieś highlighty, jego widziałem. To jesteśmy niestety jednomyślni, bo ja mam tak samo jak Bartek, z numerem 1 nie można nie wybrać Ziona, natomiast dalej miałbym Moranta i Culvera. W Culverze to w ogóle się zakochałem w tym March Madness. Obejrzałem dwa spotkania Texas Tech i to, jaki gość ma instynkt w defensywie, warunki fizyczne, jak dobrze myśli na atakowanej połówce, jakim jest inteligentnym graczem. Ty, Bartek, powinieneś być zorientowany, bo gdzieś tam wyczytałem, że przed finałem oczywiście NCAA, że Texas Tech to była najlepsza defensywa w ogóle w NCAA od iluś lat chyba. Coś takiego tak, się też pojawiało. To czytałem. Poza tym, no, mało kto się w ogóle spodziewał, że oni tak wysoko zajdą, no, nie? Ale no systemem, no bo oni tam faktycznie fajnie wyglądali w tej obronie. Ten cały system przekazywania sobie właśnie krycia, to jak pracowali przy pick and rollach, kiedy drużyna przeciwna stosowała właśnie zasłonę i coś próbowali kombinować. Naprawdę oglądało się to fantastycznie. Mi w ogóle imponuje to, jakim Calver jest dojrzałym gościem, jak on myśli, jak on się ustawia, jak broni, bo jeżeli byśmy go wybrali, no to wiadomo, to jest gościu, który będzie wchodził z ławki. Z jednej strony, no, szkoda takiego potencjału na ławce, ale z drugiej strony to też jest luksus, nie? W końcu mieć kogoś mocnego na ławce. Sytuacja typu, jak Jason Tatum wchodził z ławki w Bostonie, no to każdy by chciał być w takim położeniu, a mielibyśmy zmiennika dla Zaka, który robiłby to, czego Zak nie robi, czyli by bronił. Dla mnie osobiście jest jeszcze jeden argument za tym, żeby wybrać kogoś takiego jak Jared Culver do Chicago, bo mi osobiście, jak patrzyłem, w jaki sposób on gra, jak wchodzi pod kosz, w jaki sposób rozstawia kolegów po parkiecie, to taka młodsza i bardziej przyjazna dla środowiska wersja Jimmy'ego Butlera. Tak więc no, taki typ gracza bardzo mi odpowiada i bardzo by mi taki gość w Chicago pasował. To tylko pytanie, czy na dzień dzisiejszy nie lepiej by było wybrać jakiś, powiedzmy, wymieniamy pik i zgarniamy dwóch gości w pierwszej rundzie, może z trochę niższym potencjałem, ale takich typowych zadaniowców, niż brać gościa, który ma potencjał jednak na jakiegoś bardzo dobrego zawodnika i ciągle go tam na ławce trzymać. Do następnego podcastu zaprosimy Mata. Mat, pozdrawiamy Cię. Mat nam na pewno wyjaśni, jak to powinno wyglądać. Dobra, panowie, przechodzimy teraz do tej najmilszej części. Może niekoniecznie dla Bartka, ale dla mnie i dla Marka na pewno. Bartek, tylko nie uciekaj, bo na pewno będziemy chcieli, żebyś parę słów powiedział też od siebie. Natomiast w poprzednim tygodniu mieliśmy przyjemność z Markiem być w Chicago. Byliśmy 4 dni, odwiedziliśmy United Center nawet 2 razy. Byliśmy na meczu Chicago Blackhawks, byliśmy na meczu Byków z Philadelphia 76ers. Plus mieliśmy ten zaszczyt, że Kamil, pracownik, który pracuje w organizacji, przed meczem Byków wręczył nam identyfikatory VIP. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że organizujemy eventy, zloty dla fanów i jak powiedział nam sam Kamil, oni w Chicago doskonale wiedzą, co my tutaj robimy w Polsce. Tak więc mieliśmy przyjemność zwiedzić sobie podziemia biura United Center. Mieliśmy przyjemność zwiedzić cały ośrodek treningowy Advocate Center, co zrobiło na mnie po prostu kolosalne wrażenie. I teraz, Marek, masz swoje 5 minut, bo możesz jechać monolog ile chcesz. Marcin się nie przerwie. Nie będę teraz przerywał. Ja bardzo chętnie posłucham, jakie Marek ma wrażenia na temat tego, co udało nam się zobaczyć
jak ta nasza wycieczka wyglądała. Jedziesz, Marek. No przede wszystkim trzeba zacząć, że United Center byłby tylko z jednym z punktów naszej wycieczki, ale najważniejszym zdecydowanie. I jakby to najbardziej niesamowite zaczęło się dziać w momencie, w którym spotkaliśmy się z Kamilem. Pierwsza rzecz, poszliśmy do Advocate Center, jest to budynek położony zaraz obok United Center. No i tam w zasadzie wydaje mi się, że dostęp do tego jest bardzo ograniczony, bo gdzieś tam pojawia się kilku ludzi, którzy zakładam, że zajmowali się obsługą tego obiektu, jakiś pojedynczy ochroniarz i my, więc to już samo w sobie było mega czymś elitarnym, że w ogóle tam zostaliśmy wpuszczeni. Byliśmy w sali, gdzie odbywa się draft ze strony Chicago, czyli gdzie siedzą, ustalają wszystkie wybory piku, gdzie są ekrany, gdzie to wszystko się dzieje, gdzie tak naprawdę podejmowane są najważniejsze decyzje. Mieliśmy okazję przejść po całym tym obiekcie treningowym, czyli byliśmy na tej siłowni, byliśmy na hali w Advocate Center, tam i ja i Marcin rzucaliśmy wolne, nam akurat udało się dwóm trafić, więc też to daję sobie jako do bucket list trafienie rzutu wolnego w hali treningowej Chicago. Byliśmy w kuchni, gdzie Felek je swoje obiady. Zasugerowaliśmy, żeby mu troszeczkę zmniejszyli dawkę kalorii, więc może będzie lepiej w przyszłym sezonie. Byliśmy pod pokojem Jima Boylena. No przeszliśmy praktycznie cały ten obiekt i poza pojedynczymi miejscami, gdzie nie wolno nam było nagrywać, gdzie teoretycznie były jakieś informacje na tablicach. Ja tam gdzieś zauważyłem, że być może to była informacja o rotacji w najbliższym meczu i coś tego typu. Byliśmy też w pokoju, gdzie odbywałem się takie jakby, nie wiem, przygotowanie do przeciwnika. I to wygląda normalnie jak taka mała sala kinowa, gdzie są po prostu fotele wypasione, jest ekranik i tam pewnie trener pokazuje spoty z poprzednich meczów i z mocnych i słabych stron przeciwnika. No ogólnie samo wrażenie bycia w takim miejscu, gdzie no raczej nie wpuszczałem każdego, bo to było coś niesamowitego, to było spełnienie marzeń i jak sobie czasem myślę, że kiedy zakładałem tą stronę z dobrych ponad 5 lat temu, chyba nawet 8 lat temu, to gdzieś tam marzeniem było być po prostu w United Center, a to rozrosło się do postaci tego, że zwiedziłem cały ten budynek, bo po tym jak obejrzeliśmy Advocate Center i po tym jak zobaczyliśmy te wszystkie miejsca i to jak wygląda ten trening zawodników, no to byliśmy w samym United Center w tych takich budynkach, nie wiem, prasowych, takich też byliśmy w tych miejscach, gdzie przebywa prasa, gdzie przebywają ci ludzie od PR-u. Tam też mieli parę można swoich takich... Można powiedzieć, że zwiedziliśmy cały office, całe biuro obieków. Tak, wszystko, tak. Każde pomieszczenie. Byliśmy nawet w gabinecie Scottiego Pippena. Też przejściowo. Jedna z ciekawszych rzeczy, która na mnie zrobiła może wrażenie, albo fajna pomysłowość tego muralu była fajna. Na ścianie w jednym z biur właśnie w United Center są zaznaczone wszystkie, jest jakby takie makieta boiska i są punkty, z których padały ostatnie rzuty w latach, kiedy zdobywane było mistrzostwo. Tak, to jest coś, co fajne pod kątem takim właśnie historycznym i ta ściana robiła wrażenie, natomiast z perspektywy fana, bo ja tam interesuję się Chicago od 97 roku, a tak jako pasjonat i osoba, która pisze i ogląda mecze, no to już 7 lat z hakiem. Nie spodziewałem się, że biura, całe te budynki klubowe, to jest aż taka przestrzeń i że jest to aż tak zorganizowane i że sama organizacja tak bardzo polega na symbolach, bo to, że są dwie ściany, na które są właśnie zaznaczone miejsca, z których były oddawane rzuty na wagę mistrzostwa, to jest jedna rzecz. Natomiast na przykład w Advocate Center, czyli w centrum treningowym, praktycznie każda ściana ma jakąś swoją symbolikę, bo jest jedna ściana, która jest opisana od 1966 roku, na której są wypisane wszystkie imiona i nazwiska zawodników Chicago, jacy grali tutaj w historii organizacji. Na innej ścianie są piłki z bilansami zespołu od 1966 roku. Piłki na biało to są sezony po prostu, które Chicago rozegrało. Piłki pomalowane na srebrno to są sezony, w których Byki awansowały do playoffów, a piłki pomalowane na złoto to są sezony, w których Byki zdobywały mistrzostwo. Tak więc każdy fragment, czy centrum treningowego, czy samego biura, gdzie pracownicy Chicago pracują, ma jakąś symbolikę i nawiązuje do historii, nawiązuje do osiągnięć,
Nawiązuje też do miasta, czyli do samego Chicago. I to jest naprawdę coś niesamowitego. Miałem nie przerywać, a i tak przerwałem. Nie no, spoko. A jakby ostatnim punktem i w sumie takim creme de la creme tego wszystkiego była wizyta już na samym United Center. Wchodziliśmy tym tunelem, tym samym, którym wychodzą zawodnicy, więc przechodziliśmy koło szatni cheerleaderek, niestety zamknięta była, przechodziliśmy koło jakiejś takiej stołówki. W ogóle dla mnie ciekawe jest to, że rodziny zawodników są bardzo jakby tam priorytetowo traktowane i tak w zasadzie nie wiem, jaką liczbę ludzi zawodnik może zaprosić, ale ewidentnie była tam dość spora grupa ludzi, która miała specjalne przywileje, miała jakąś tam miejsce, gdzie siedzieli podczas meczu, mieli jakieś ten... możliwość wejścia właśnie też na to boisko, sfotografowania się, tak samo jak i my. Z tego, co mówił Kamil, to takiego możliwości dostępują tylko osoby właśnie rodziny zawodników, czy też... Osoby powiązane ze sponsorami też. Tak. I my. I my. Tak, i my. Także fakt. W momencie, w którym my wchodziliśmy na boisko, akurat rozgrzewał się Jacker Samson, więc daliśmy mu jakąś pozytywną energię i zagrał chyba swój najlepszy mecz w Chicago. O tym. Był też Ryan chwilę, ale zniknął. Nie wiem, próbował rzuty za trzy z lewej ręki, z tego co kojarzę. No i oczywiście mieliśmy spotkanie z Jimem Boylenem, a po tym jak zrobiliśmy sobie zdjęcie wracając, też właśnie Kamil to zastrzegł, żebyśmy nie rzucali się na zawodników, więc dlatego jakby od razu się tłumaczę, dlaczego nie rzuciliśmy się na Embida, kiedy on pojawił się w tym tunelu. Zresztą nie spojrzał na nas tak średnio przyjaźnie. Pewnie dlatego, że wszyscy ubralibyśmy raczej w logotypy Chicago Bulls. Bał się, że dostanie ruchomą zasłonę. Tak. No ale sam fakt bycia tak blisko całego tego wydarzenia, całego meczu, no i zawodnika, był czymś niesamowitym. No i później przeszliśmy te szatnie. Tutaj mówię, więcej rzeczy trzeba zobaczyć i przygotowuję też jakąś taką relację, gdzie bo chodziłem cały czas i nagrywałem jakąś tą moją GoPro, gdzie będzie można pewnie może zobaczyć więcej rzeczy, które my mieliśmy okazję zobaczyć z bliska. Jeszcze po meczu mieliśmy okazję poznać Stacey'a Kinga, uścisnąć sobie z nim dłoń, zrobić zdjęcie na środku, zaproponował nam też najlepszą potrawę jego zdaniem i powiedział, że nie przyjedzie do Polski, bo jest za zimno. Więc... Dobra. No, gadał tak tydzień temu, jeszcze go przekonam. W to wierzę. Jakby z grubsza ciężko jest opisywać emocje, dlatego skupiłem się na tym, jakby to... jaki był plan tego naszej wizyty w United Center. W opisywaniu emocji dobry ja jestem. Tak. Z mojej strony no było to spełnienie marzeń i naprawdę być na samym meczu, że jest wielkim wydarzeniem, a co dopiero mieć możliwość zobaczyć to wszystko tak z takiego bliska. To naprawdę polecam każdemu to przeżycie i na pewno zapamiętam na długo. Tak, jeszcze prawie na deser tego podcastu, ale jeszcze nie na koniec, to ja nie będę się rozpisywał, co zrobiło na mnie wrażenie dalej, co mi się podobało, co w ogóle spowodowało, że padła mi szczęka, bo byśmy przeciągali ten podcast w nieskończoność. To opiszę w relacji, mam nadzieję, że jeszcze przed świętami uda się tą relację na stronie mi jeszcze umieścić. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć natomiast, że na pewno, że Bartek to wytnie. Swoją drogą, Stacey King, dobry agent, kurwa, mieszka w Chicago i mówi, że w Polsce za zimno. Tak, mówi, że nie podróżuje do krajów, gdzie jest zimniej. Tak, bo on się... Ale ja nie wiem, czy jest zimniej. On się nas pytał, jaka jest teraz pogoda w Warszawie. Powiedzieliśmy, że w Warszawie jest trochę chłodniej niż teraz, jak było w Chicago. A tylko się uśmiechnął i powiedział, że on nie lata do miejsc, gdzie jest chłodniej jak w Chicago. No akurat chciał, że tego dnia było. Dobra, a wracając do wątku, który chciałem właśnie poruszyć. Nie jest to stricte związane z Chicago, natomiast dla wszystkich osób, które na przykład w przyszłości chciałyby polecieć do Chicago, bo my z Markiem na bank tam wrócimy i jeśli tylko będą osoby chętne, to na pewno każdego chętnego zabierzemy ze sobą. Może uda się powtórzyć opcję ze zwiedzaniem czy właśnie United Center, czy Advocate Center, bo naprawdę to jest coś po prostu fantastycznego. To powiem wam, że największe wrażenie ze wszystkiego, o tym gadaliśmy zresztą też z chłopakami na miejscu, największe wrażenie ze wszystkiego zrobiło na mnie to, jak pasja i to, co łączy tak naprawdę ludzi, potrafi tych ludzi do siebie zbliżyć, bo z Markiem dzisiaj nagrywam drugi podcast. Widziałem się z nim też przed wylotem do Chicago 2 razy w życiu, 3 razy w życiu, bo widziałem się z nim na 3 zlotach.
Natomiast można powiedzieć, że mieszkaliśmy ze sobą przez niemal 5 dni i no nie powiem, nie będzie, nie powiem po amerykańsku, że już jesteśmy homie, brothers, tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest coś fantastycznego, że wstajemy, ktoś robi kawę, ktoś zmywa. W ogóle w momencie, kiedy jesteśmy już tam na miejscu, kiedy spełniamy swoje tam dziecięce marzenia, to tworzymy tak naprawdę jeden team. I to też jest ciężko tak na żywo opisywać słowami. Natomiast zaręczam wam, że wspólna pasja, taka jaka jest w moim przypadku, taka, która mnie połączyła z Markiem, z Bartkiem, aczkolwiek Bartek jest wiśnią, bo za mnie nie poleciał, ale poleci. I tak poleci, i tak poleci. To jest coś fantastycznego, że potrafiliśmy właśnie stworzyć team i chyba o to chodzi w całej idei kibicowania, pasjonowania się klubem, poznawania nowych ludzi, tych naszych integracyjnych eventów, czyli corocznego zlotu fanów. Tak więc gorąco wam polecam i dla samego Chicago, żeby zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz, ale też dla nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni, bo to też jest naprawdę, naprawdę coś fantastycznego. A teraz, skoro się już rozpłynąłem, a Bartek jest prawie 10 minut bez głosu, to Bartek, kto będzie mistrzem NBA? No, Chicago Bulls za rok. A w tym? A w tym to mnie nie obchodzi. A w tym roku my z Markiem będziemy zgodni, bo oprócz meczu w Chicago mieliśmy też przyjemność oglądać mecz Milwaukee Bucks. Tak więc co, Marek, go Bucks? Milwaukee będzie mistrzem? Zdecydowanie. Ja nic na żywo robię wrażenie. Jeszcze bardzo Portland. Nie wiem, w Portland nie byłem, natomiast atmosfera, klimat Milwaukee tak mi się spodobała, że czad, naprawdę czad. Nie dość, że mają zajebistą halę, nie dość, że mają zajebisty zespół, nie dość, że mają zajebistych fanów, to no coś kosmicznego, naprawdę. Naprawdę, ludzie są kibicami sukcesu i dało się to naprawdę odczuć na hali w Milwaukee. I no w tym roku niech się Milwaukee nacieszy tym, co może wygrać, bo od przyszłego roku Chicago wraca na swoje zasłużone miejsce. Czy a propos Milwaukee, jeszcze mam taką myśl, że mieliśmy, wydaje mi się, namiastkę tego, co mogło się dziać w Chicago, kiedy grał tu Michael Jordan, bo tak, Giannis jest niemal myślę, Bogiem tak, no. Tam, naprawdę, no, jest tak traktowany jak Bóg. Myślę, że tak. To można, no umówmy się, Milwaukee nie miało takiej gwiazdy, nie miało takiego nazwiska, nie miało tak naprawdę gracza formatu kalibru MVP od czasów Karima Abdul-Jabbara, tak? Tak więc... No muszą go tam kochać i muszą robić wszystko, żeby chciało mu się żyć w tym małym, zimnym, mokrym mieście. I to widać na każdym kroku, naprawdę widać to na każdym kroku, na hali i wszędzie. Taka myśl ode mnie co do tego, że mówicie, że to widać już po Bucks, że mają kibiców sukcesu. No w Chicago nie mamy kibiców sukcesu, mamy rewelacyjnych kibiców, mamy jedną z najwyższych frekwencji od lat. Utrzymujemy się w ścisłym topie, mimo tego, że pukamy w dno od spodu od jakiegoś czasu, więc no to no nie przystoi, żeby taka organizacja jak Chicago z taką organizacją, z takimi fanami jak my przede wszystkim, wiadomo, no żeby tak to wyglądało. Musimy wrócić do playoffs, tam jest nasze miejsce, a w dalszej perspektywie miejmy nadzieję, że jesteśmy w stanie powalczyć o mistrzostwo, no bo do tego to się wszystko sprowadza. Na pewno to miasto, ci kibice, ta organizacja, no zasługujemy na to. Bartek, to nie podlega dyskusji. W Milwaukee są fantastyczni ludzie, jest fantastyczny klimat, ale najlepsi ludzie są w Chicago. Tak. I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy kończyć nasz 9. podcast. Niestety. Tak jest. Ale wrócimy. Dzięki za dzisiaj. Wrócimy jeszcze przed loterią draftu. To na bank. Będziemy na się, bank. Będziemy się jeszcze podwójnie nakręcać na to, czy Zion, czy jednak nie Zion. Dobra. Tak, dzięki. Pierwszy pik, czy drugi. Tak. Dzięki panowie za wszystko. Dzięki, jeszcze do następnego. Dzięki.